Witam serdecznie wszystkich czołgistów zapalonych oraz napalone czołgistki. Jak widzicie, na tym nowy 2014 rok się rozpoczął. Jak widzicie na tym załączonym obrazku, rozegrałem już 32999 meczy w grze World of Tanks, więc ten mecz teraz będzie 33000. Oczywiście pokażę wam go i oczywiście będzie to jakimś nowym czołgiem, tak żeby było wiadomo, że coś się u mnie zmienia w tym moim garażu. Ja teraz tylko pokażę salę chwały. Jak widać, oczywiście najlepszy gracz ma już prawie, znaczy ponad 109 tysięcy Evil Joe. Później kilku ma prawie, znaczy tutaj koleś ma prawie 80, kilku 70, a później kilku 60 i tak to 50, 50. Ja jestem na 2726 miejscu w Europie, jeżeli chodzi o ilość meczy non-stop, to samo konto, nie robię żadnych podwójnych kont i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc mamy tu garaż i nowym czołgiem, którym zagram, będzie właśnie, tylko muszę sprzedać ten, będzie 9 Tank Destroyer WT Auf PZ4. Tylko że muszę go jeszcze kupić, ale na początku chcę poinformować, bo ostatnio mówiłem, że finał Idola będzie rozegrany właśnie w ten weekend. Jest problem malutki, być może będzie jutro rozegrany, ale nie wiem, czy wszyscy finaliści będą mieć czas. Niektórzy mieli czas w sobotę, niektórzy w niedzielę, niektórzy w ogóle nie mają czasu i chcą śpiewać w innym terminie. A chodzi o to, żeby wszyscy wystąpili, ta cała piętnastka finalistów, żeby wystąpiła, bo to będzie bez sensu, jeżeli wystąpi 9 osób, a 6 nie może. Jest też możliwość, że będę nagrywał oddzielnie każdego, a później z sędziami tylko wpuszczę i wysłuchamy na żywo razem z widzami. Ale to też będzie głupio, bo fajnie jak ci ludzie są razem z nami, więc jest taka niestety możliwość, że dopiero za 2 tygodnie ten finał będzie rozegrany, bo za tydzień jadę do tych, więc też nie mogę. No zobaczymy, no może się uda jutro, na razie napisałem maile do tych uczestników, którzy już byli gotowi na ten weekend, że niestety jest problem, bo nie wszyscy są gotowi, no a jak wiadomo finał to już muszą być ci wszyscy finaliści, inaczej sensu by finał nie miał. Dobra, a więc odkrywamy WTF, tam trochę z wolnego doświadczenia, 5342 muszę użyć, okej. O, żartel, taki fajny normalnie ten Borsuk. Taki fajny czołg Borsuk i ty nie chcesz sobie zrobić tych 5000 dym dodatkowo expo. Szok. No wiem, ale teraz już jest, chodzi o to, i chciałem, tylko że chodzi o to, że teraz jest ten 33000 mecz i chciałbym rozegrać ten mecz właśnie czymś nowym, już ten, jak on się nazywa, Chiri już pokazywałem, więc no mam sporo tego golda, więc mogę teraz troszkę sobie poprzelewać i uzbroić od razu 9 na maksa. Ale posłuchaj, zrób tak, jak ci powiedziałem, na razie odpuść sobie gąski, a zrób tylko działo. Zrób całe, tam gąski też są. O, tam. A nie musisz. No nie, będziesz zastępował sobie gąski tymi drążkami, kurwa. Ale drążki kosztują 50 tysięcy. No dobra, ale za drążki możesz mieć lornetę na przykład. Norbi, słuchaj, mam trochę tego golda, dostałem za tego ISA 8, ISA 6, więc mogę sobie pozwolić. Okay. Mamy, jak widać, 480 dni premium, więc premki nie muszę kupować. Dla tych, którzy nie wiedzą, ta ilość premium to dostałem głównie za to, że kupiłem preordera, czyli tę paczkę w samolotach. Tam za 100 euro był rok premium i... Jakiś samolot chyba, nie? 10 tysięcy golda i jeszcze samolot premium, więc to się opłacało wszystko. A... resztę dni premium zrobiłem na samolotach przez te misje, co się te żetony zbierało. Pamiętacie już też, nie pamiętam trochę. Dobra, więc tak, pozbywamy się bardzo dobrego czołgu. Niestety pozbywamy się.
bo chyba mi braknie tam, mam 3600, czekaj, muszę zobaczyć, bo może nie będę musiał go sprzedawać. Zobaczę. 3600 to ci wystarczy. No wiem, ale lufa, wszystko, silniki, gąski, wiesz? Dla mnie 300 000 kosztuje lufa. No, 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 więc może braknąć, a tutaj, jeżeli chodzi o moduły, mam sporo do sprzedania, dobra. On kosztuje 3400, jakbyś nie chciał wiedzieć. Dobra. Czyli ja dobrze sprzedaję? Ja kupuję! Oh my god! Kupiłeś. Powiedzmy tak, chylimy czoła przed tobą. Wlazłem do sklepu i zacząłem kupować lufki. Kupiłem 4 działa 7,5 centymetra. A po co ci? Oh my god, w bardzo prosty sposób straciłem 100 tysięcy. Siema. Siema, Gofr. W bardzo prosty sposób straciłem 100 tysięcy. Dobra, więc no niestety po tym, co zrobiłem, niestety sprzedaję. Ale sprzedaję borsuczka, bo tak naprawdę borsuk jest bardzo fajny. Wszyscy go chwalą. Norbi, chwalisz borsuka? Wspominasz tak, dobrze? Tak, sobie zostawiłem. A my twitchujemy, czy co? Świetny. Nagrywam swój 33-tysięczny meczyk, wiesz? Cześć wam wszystkim, to ja. Mi tak szło może nie najlepiej, chociaż jak widać 139 meczy, 67% zwycięstw, X prawie 1000 średni, ale obrażenia nie za dobre, bo tylko niecałe 2200, a wiem, że ludzie tam mają powyżej 2500 i to wielu. W miarę ładny stosunek zniszczeń i uszkodzeń oraz prawie 2 kile na mecz świadczy, że naprawdę ten czołg jest fajny. Oczywiście on jest stworzony do tego, żeby się ukryć, załączyć lornetę, załączyć siatę i bić. Nie dysz. I browara. Sorry. Dobra. Siedzisz sobie normalnie, wiesz, tam w krzarach, balisz browara, wyskoczy ci coś, strzelisz i balisz browara dalej. Dobra, więc okay. Sprzedajemy. Tutaj wszystko zostanie, czekaj, to sprzedaj. PZ. Dobra, sprzedaj, to sprzedawaj. Sprzedaj teraz lufy, co kupujesz. Wyślij do magazynu, dobra. Ale dałem dupy, nie? PZ, wyślij do magazynu, dobra, wszystko jest, okej, okay, zwolnij. Dobra. No to sprzedajemy. 1, 2, 2, 8. No bo przyczep sobie ten lufę, nie? Do czołgu, będziesz wyglądał groźniejszego. Dobra. Borsuczek z łzą w oku sprzedany. No niestety brak funduszy spowodował, że musiałem go sprzedać. No i kupujemy nowy czołg, czyli gdzie on tu jest? Niemcy. Niszczyciele. O, jest. 3 400 000 bez załogi. Kupujemy. Gdzie on się pokazał? Zaznaczę go jako podstawowy. Czyli oto on. Oto on i on w zasadzie ma 4 lufy, każda z nich może być do bicia, nie? Już ta normalna pierwsza, czyli ta, którą miał borsuk, kulfą ty nią grałeś i bardzo fajnie się nią gra, nie? Tak, to znaczy, no czasami bije więcej. No nie zaczynaj się. Gara, no bo ty tak się pochwaliłeś, że to zajebista wykokszona, a tak naprawdę też bije tak samo jak ta borsuka czasami, nie? Więcej razy. Słuchaj, tutaj 400, masz 490, 500. Tu masz 560. No ale różnica jest tak naprawdę... borsukową wieżą, znaczy lufą trafiałem po 500. No, no tak, no tutaj wiesz... To jest różnica tylko... Przy reload to sekundę, nie? No tak, ale tutaj masz 278 penetracji i przybijać wszystko, nie? To jest zasadniczy plus. Ale ogólnie tą lufę się opłaca robić. Dobra, i teraz potrzebujemy tak, lufa 12,8 Canon, tak? Nie 15 cm oczywiście. Niech ci ręka boskie broni. Dobra, czyli potrzebuję 64 800 plus 22 500, bo zrobię sobie już te gąski, to jest 87 300 potrzebuję, a mam tylko 12, czyli niestety gold must go on. Gold.
Dobra, czyli potrzebujemy... Aha, czekaj, ile to mówiłem? 80... Kurde, zapomniałem, 80... Dobra, 84 tysiące kupię. 2, 3. Ile tego golda? 3360. Oja pierdol. Oja. Ale ty pamiętasz... Aha, to z gąskami, tak? Dobra, wymieniam. Okej. I zobaczymy, czy na wszystko starczy. Czyli gąseczki. Ty, za dużo tego wydałem. Cholera. Znowu nie odjąłem tego... Kurde, dzisiaj jest, bo ja współlokatora mam nowego i wczoraj troszeczkę tam piliśmy i w nocy zrobiłem. I znowu źle obliczyłem. Dobra, znowu źle obliczyłem, ale już jest ok, czyli mamy gąski kupione. Radio jest zamontowane, gąski zamontowane, silnik piątego tieru na dziewiątym tierze? Tak, tam masz silnik. Dlatego też masz coś takiego, że gąski masz też takiego niskiego poziomu, bo to jest takie, to jest PZ4 tak naprawdę. Dlatego możesz nie używać gąsek. Tutaj martwi mnie jedna rzecz, że czterech załogantów miał borsuk, a ten ma sześciu. I teraz co zrobić, cholewcio? Ja wrzuciłem załogantów odarty, kurwa, także akurat miała tyle. Czy od kogo ja to wziąłem? Od desetki? Nie, od tego muszę wziąć. A to wziąłem od kogo? Cholewcia, 30%. Weź se darty tych, jak już nie wziąłeś. Ty tak nie grasz artą, nie? GWS to masz przecież. Aha, no masz rację. Gdzie jest GWS? A tylko, że nie wiem, czy na GWS to mam... O, mam. Taką dziwną załogę mam trochę. To czekaj, wyrzucę ją. Ale perki coś tam były, nie? Jakieś to. Dobra, więc momencik, muszę się skupić, bo znowu jakiś błąd popełnię. Czyli tak, tu mam, to jest z borsuka. To jest z borsuka, to jest z borsuka. To jest, to tu damy z arty. 99%. To jest z borsuka. I to też musimy dać z arty. Działo samobieżne S100. Czyli... Ja na szczęście miałem załogę z Ferdynanda, więc przerzuciłem i tam patrzę idealnie. Aha. Ferdynand też ma tyle załogantów? No. Dlatego ja mam dwie załogi. Jedną załogę na borsuku mam z Jak Pantery. Ta załoga ma tam z 1500 bitew teraz. I druga załoga na WTF-ku jest z Ferdynanda i ona ma teraz 1800 bitew już. Party perk jest na 60. Dobra, wszystko jest ok. No to przeszkalamy załogę. Obecny czołg wyszkul. Czyli, bo Norbi, ty już masz dyszkę, nie? Jak się grało w ogóle tą dziewiątką? Norbi? Mi się fajnie. Aha, bo ty też masz. A Maximus już też ma dziesiątkę, nie? A, ale to gold. Jak ty? Stary, telefon miałem. Pytałeś też? No. Jak oceniasz... Czekaj, bo coś mi się tu... 97... Dziewiątkę? Świetna lufa, naprawdę świetna lufa. Dodatkowo gorsze kamo niż borsuk. Ma odrobinę gorsze kamo, natomiast jest żwawszy niż borsuk i jest fantastyczny. Fantastyczny, to bardzo się cieszę. Fantastyku.
Jak to z tym tak zwanym wysuwaniem wieży? To się wykorzystuje tak, że obraca się... Tak. Zaraz... Obracasz, bo do przodu opuszczanie jest dosyć marne, natomiast odwracasz się i strzelasz właśnie jakby tyłem. Tym bardziej, że jak ustawisz przodem, to dostaniesz w silnik i jeszcze cię podpalą. Mhm. A tak to dostaniesz w lufę cały czas. Tak to dostaniesz w lufę. Dlatego jakbyś sobie przeszkalał załogę, mistrzu, no. Zrób sobie coś, co ci się przyda już na WTF-u, czyli na dowódcy sobie zrób wszechstronność, a na celowniczym zrób sobie zbroj mistrza. WTF? Na razie zostawię, tak jest. Później najwyżej będę kombinował. Co ci daje wszechstronność? Wszechstronność, jeżeli ci padnie jakiś załogant, to dowódca go zastępuje, natomiast zbroj mistrz... Jak masz zbroj mistrza na 100%, to tak de facto tracisz 20% tylko z celności działa. I powiem szczerze, że na WTF-u, jak nawet dostanę w działo, to ostatnio właśnie sprawdzałem i nie było widać jakiejś tak dużej różnicy, żeby cokolwiek się tam, wiesz, działo. Dobra, jest już uzbrojona dziewiąteczka. Kulfon też ma tą dziewiątkę, to zagra ze mną, żeby mi pokazać, jak mam się tym czołgiem zachowywać. Chociaż myślę, że dam jak sobie radę. Tutaj wystarczy założyć zwykłe, nawet goldowych nie trzeba, ale na wszelki wypadek 7 goldowych się założy. O, gold noob. Aha, on w ogóle pali się? Nie. No. Mi się nie pali. To może zamiast palenia na razie dam mu czekoladę? Nie. Nie, bez przesady. No dobra. No bo załogę mam jeszcze nie wykokszoną. Dobra, wyglądzik... Jakie nie masz załogi? Na jakiej zasadzie? No na tym, że nie przeszkalam za złoto, tylko przeszkalam za kredyty, nie? Czyli minus 10%. A ty przeszkalałeś za złoto? Tak, ja przeszkalałem za złoto. Znaczy, może w tym przypadku chyba nie. Bo ja to miałem jakoś tak, że miałem dużo nabity na perka i wychodziło mi tak, że miałem 97% chyba na załogancie. Dobra. No to mamy tu jeszcze posprzedaję moduły? Nie mam do sprzedania? Nie mam. Dobra, okej. Nie chcesz kupić jakieś lufki? Stwórz pluton. To co, Kulfon, ty masz ten czołg, a najwyżej nam Norbi pomoże, jeżeli chodzi o jakieś tam świecenie lub coś tam. Nie? No, puścimy go na śmierć. Na dziewiątce. Dobra, wezmę sobie konkurora. No, czyli już przegraliśmy, no by to narzucić, dziękuję. Konkurora? Nie. Nie wszystko przez Norbiego. Dobra, a więc 33 tysięczna bitwa w grze World of Tanks FAI się rozpoczyna i trzymamy kciuki, żeby była dobra mapa, żebym mógł wykorzystać... Oh, fuck! A się śmiejesz, ja zrobiłem tutaj asa na tym, na borsuku, na tej mapie. No, to jest faja, dobra mapa. To jest dobra mapa. Tak? Faja, jedziesz na B1 w okienko, odwracasz się tyłem, wystawiasz tylko wieżyczkę i patrzysz, gdzie jest obiekt 704 na J1. Gdzie jest na J1? Jak dostaniesz tylko... za dużo, to znaczy, że zjebana miejscówka, nie słuchaj Norbiego. Nie, ale tam będą te deki na tutaj J1, K1, wiesz o tym, także jak tylko się ich zaświeci, no to... 9 sekund i 41 setnych, a jak wy macie? 9.19 było, no. No czyli, no ja też mam bia, nie, ale kwestia jest taka, że mam załogę jeszcze, nie? Ta lufa jest przedługa, nie? No. Uj. Wszyscy się zastanawiają, dlaczego ten czoł, te dek się nie przewraca. Dobra, spróbujemy, no w okienko wlazł mi jak Tiger, ja spróbuję tutaj zrobić tak zwany tył brzeg, czy jak to się tam nazywa.
Lipa nikt na środę nie podjechał, nie wiadomo. A, widzisz, macie już jednego delikwenta, dwóch delikwentów do bicia. 543, no całkiem sympatycznie. Kurwa, czyli first blood. Czyli ty, nie można się tak ustawiać właśnie, że jak widać można na przykład za jakiegoś krzaczka, za kamyczek, tylko samą wieżę. Dobra, te deki są gdzie indziej, to ja stąd spylam. O, E75 poszedł do przodu, spróbuję, a nie, za bardzo. No tam strzela, siedzisz przez chwilę, oddasz ze dwa strzały i no i później sam tym musisz zjechać. Dobra, trochę ryzykuję. Kurwa, te 95 mi tu jedzie, a juto. Gdzie? Yeah. A, to na środku jesteś. Poczekaj, niech on się wy... Ili trochę. Na razie stoi w miejscu. O, niestety. Próbowałem wysuwać tylko samą wieżę, ale dorwał mnie. Znaczy, wiesz co, musisz się przyzwyczaić, bo tam jest trochę taka... Patrz, gdzie stoi kamper. T-34-3. Tak mówię, musisz się przyzwyczaić, bo jest to specyficzny jakby sposób grania. Ale że on się nie przewróci, nie? Tam. Tam był gdzieś ten kamper, nie? No. A już go nie ma. No fuck. Kurna, za dużo czołgów tutaj jest. No już chuj. MT 95. No nie, jeszcze krytyki walę tutaj. Wracać. Pasem na kapie. Mhm, jeden. Tak, ja tutaj kończę E75. Teraz drugi tam będzie. No nie zdążysz, jak dwa biadą, to już 30 sekund. No i niestety mecz 32-tysięczny wygląda na przegrany. Ja się nie mogę wrócić, bo... Nie... To nas tutaj wiedzą, no nie? Dobra. Ty, o kurna. Nie mogę wrócić, bo... Ja się nie mogę wrócić, bo... A nie, to wiesz, to bo mi się od siatki udzieliło. Nie, to ty mówisz, to łaa. Tego drugiego teraz musisz ściągnąć. A, już. Po ptokach. Czemu ja tak dupą jadę? Moment. Cholera, ty 95 jeszcze na mnie jedzie. Norbi, nie możesz się wrócić, bo... No. Nie no, ja się tutaj biję z dwoma czołgami, a ty się nabijasz. Jeszcze... O, shit. O, shit. Tego drugiego zbij. No ale go nie ma, nie? Ja,
please, fire, please. No nie mogę, no. Kurna. No za noob, stał przed ten długi stanara go chociaż, kurna. Nie, no kurna. A psać, noob. No Norbi, no mogłeś się wrócić, no ja tam to byśmy to... mogłem, ja tam miałem przeciwko sobie Isa trzeciego. No i co, to mogłeś ich zostawić, później byśmy się wrócili po nich, nie? Jakbyśmy zdjęli kapa. Przecież kap jest najważniejszy. Dobra, nieważne, przegrany, ja też dzisiaj nie gram za dobrze, ale zarobione prawie 20 tysięcy na czysto. No, nie było najgorzej, no, dobrze zagrał Norbi, ale popełnił błąd niestety, moim zdaniem. Oczywiście Norbi się tłumaczy, że nie, bo tam był Is3. Nie, ja napisałem trzeciego E75. No wiem, ale to trzeba było ich zostawić, podjechać, odkapować. Przecież ja, człowiek bez pancerza, nie zdołam odkapować. Wiedziałem, że tam jedziesz na odkapować, ale ja bym musiał... Nie, jakbym się odwrócił, wiesz, oni byli w takim miejscu, że jeżeli bym się odwrócił, pojechałbym w kierunku kapa, to dostałbym wszystko, wiesz, w tył. Bo oni byli tuż za mną. To było tyłem ja. No jakoś ja zdążyłem się obrócić i pojechać. Nie? Dobra, nieważne. Bardzo kiepski mecz, ale bardzo fajny czołg. Tutaj wszyscy go chwalą, więc swoją przygodę z grą tym czołgiem właśnie rozpoczynam. Dziękuję za uwagę i następny meczyk jubileuszowy. Wiem, że na pewno zrobię 3-3-3-3-3, czyli 33 333 mecz. A czemu się nacinasz, tak mówisz same 3-3-3? Czy czysta. Dobra, no to dziękujemy i jeszcze raz powtarzam, że z idolem mogą być problemy, więc jest taka niestety zła możliwość, że dopiero za 2 tygodnie, jeżeli wszyscy się zbierzemy w kupę, zrobimy idola. No to nic, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia i do zobaczenia. Trzymajcie się.